W liście do Rzymian od 2 rozdziału, wersetu 13, pojawia się myśl na temat sumienia. Słowa z Rzymian, 2 rozdział od 13 do 15 wersetu są wtrąceniem. Rzymian 13 werset. Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Wyznawanie i słuchanie Słowa Bożego nie czyni żadnego człowieka sprawiedliwym. Pan Jezus powiedział kiedyś o pewnym głupim człowieku, który usłyszał Słowo Boże, ale go nie wprowadził w życie. Ten człowiek zbudował jego dom na piasku i dlatego też nie miał bezpiecznego fundamentu dla swojego życia. Ten, kto jest posłuszny Słowu Bożemu, a więc jest wykonawcą prawa, jest usprawiedliwiony. Myślimy o mądrym człowieku z tej historii, który usłyszał słowo i zastosował je w życiu. Był usprawiedliwiony. Pan stawia obu mężczyzn obok siebie. Obaj słyszeli Słowo Boże. Jeden je zrealizował, a drugi nie. To jest decydujące dla Boga. Także Rzymian 2:14. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Są ludzie, którzy nie znają Biblii, a mimo to ich życie jest zgodne ze Słowem Bożym. Uznają za zło rzeczy, które Biblia również nazywa złem. Ich przemyślenia są zgodne ze Słowem Bożym. Są więc prawem sami dla siebie, czyli są lepsi od tych, którzy znają Biblię, ale nie żyją według niej. Rzymian, 2 rozdział, 15 werset. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie, ich sumienie oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Dalsze wyjaśnienie pomoże nam lepiej zrozumieć przesłanie tych wersetów. Ze Słowa Bożego wiemy, że kradzież jest grzechem. Ktoś, kto nie zna Biblii, ale szczerze się nad tym zastanawia, dochodzi również do wniosku, że kradzież jest czymś złym. To są jego refleksje. W przypadku, gdy sam zostanie okradziony, utwierdza się w przekonaniu, że jest to grzech. Są ludzie niewierzący, którzy nigdy by czegoś nie ukradli, bo mają taką zasadę. W tym punkcie są zgodni z Bogiem i Jego myślami. Wszak świadczy o tym sumienie. Sumienie jest narzędziem Boga w każdym człowieku. Powoduje, że jego myśli oskarżają go, gdy działa wbrew Słowu Bożemu. Jednocześnie jednak sprawia, że jego sumienie, jego myśli uspokajają go, gdy żyje zgodnie z Biblią. Sumienie jest więc Bożym wskaźnikiem, który pomaga człowiekowi nie czynić zła. Można powiedzieć w podsumowaniu, że w wersetach listu do Rzymian drugiego rozdziału od 6 do 16 wersetu znajdujemy podstawowe uwagi dotyczące działania Boga przez sąd. W 5 punktach przedstawiony jest Jego sąd według Jego świętości. Z kolei Rzymian, 2 rozdział, od 13 do 15 wersetu zawiera myśli o sumieniu. Oczywiście jest tego typu istota jak człowiek religijny. Na przykładzie Żydów wersety z Rzymian, 2 rozdział, od 17 do 29 wersetu pokazuje cechy człowieka, którego nazwałem przed chwilą religijnym. Taki religijny ktoś zna, czyta i słyszy Słowo Boże, ale go nie wykonuje. Bóg potępia 3 zachowania człowieka religijnego. Pierwsze z nich to jego domniemania. I to przecież mamy właśnie wyraźnie zaznaczone w Rzymian, 2 rozdział, werset 17. Jeśli tedy ty mienisz się Żydem i polegasz na zakonie i chlubisz się Bogiem. Człowiek religijny opiera się na prawie, jest dumny z posiadania Słowa Bożego, szczyci się tym, że ma kontakt z Bogiem. Z kolei Rzymian, 2 rozdział, werset 18 brzmi: znasz wolę Jego i umiesz rozróżnić dobre od złego, będąc pouczonym przez zakon. Człowiek religijny zakłada, że potrafi odróżnić dobro od zła, ponieważ czyta Słowo Boże. Podobnie Rzymian 2,19 mówi: uważasz siebie samego za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności. Taki człowiek wyobraża sobie, że jest przywódcą ślepych i że może innymi kierować. Myśli o sobie, że jest światłością dla innych. Wynosi się nad innych i mówi w swoim sercu, a być może nawet głośno: mam zrozumienie Słowa Bożego. Także Rzymian 2,20 mówi tak: za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci, mającego w zakonie ucieleśnienie wiedzy i prawdy. Jako wychowawca głupich uważa, że jest mądry. Jako nauczyciel nic nie umiejących ośmiela się uczyć innych. Człowiek religijny ujawnia więc wszelką arogancję, wielką arogancję, która objawia się w dumie z przynależności do ludu Bożego. Wydaje mu się, że potrafi wszystko właściwie ocenić i przewodzić innym. Taka religijna pycha jest szczególną cechą ludzi religijnych. I te uwagi uczą nas, abyśmy byli pokorni, nie myśleli o sobie zbyt wysoko i żyli w prawdziwej pokorze. Także religijnego człowieka umoralniające kazania są tutaj rzeczami, którymi Bóg się brzydzi. Rzymian, 2 rozdział, od 21 do 23 wersetu. Ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz, który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz, który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz, który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa, który się chwalisz, który się chlubisz zakonem, przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga. Człowiek religijny nie stosuje się do tego, czego uczy osoby trzecie. Głosi on wodę i pije wino, jak to się czasami mówi. Paweł apostoł przedstawia 3 przykłady takiego postępowania. Po pierwsze, człowiek religijny głosi, żeby nie kraść, a jednak kradnie. Mówi, żeby nie cudzołożyć, a sam to robi. Głosi kazania przeciwko bałwochwalstwu, ale sam dopuszcza się świętokradztwa. W ten sposób postępują moralizujący innych ludzie religijni. Rzymian, 2 rozdział, 24 werset mówi: albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Przez takie zachowanie człowieka religijnego imię Boga bywa znieważane, ponieważ ten ostatni tylko głosi Słowo Boże, ale nie żyje według niego. Ludzie negatywnie oceniają samego Boga, który dał te przykazania. To jest znowu ważna lekcja również dla nas, wierzących. Nasze życie powinno być na chwałę Bożą. Abyśmy nie kalali Słowa Bożego przez aroganckie zachowanie i moralne głoszenie, co ostatecznie przynosi Bogu niesławę. Czego Bóg jeszcze nienawidzi u człowieka religijnego? Nienawidzi jego zaufania do religii, w której się urodził. Rzymian 2,25: bo obrzezanie jest pożyteczne, jeśli przestrzegasz zakonu. Jeśli jednak jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie twoje stało się nieobrzezaniem. Przez obrzezanie Żyd wyraża swoją przynależność do Boga i Jego ludu. Jeśli jednak mimo obrzezania żyje niesprawiedliwie i nieposłusznie, to jest przestępcą prawa. To czyni go człowiekiem nieobrzezanym, czyli nienależącym wewnętrznie do Boga. Człowiek religijny na zewnątrz wyznaje, że jest z Bogiem, ale wewnątrz, w środku, jest daleko od Niego. To jest bardzo poważne. To jest tak zły stan. To jest bardzo niebezpieczne stanowisko. Kolejny fragment z listu do Rzymian, 2 rozdział, 26 do 29 wersetu brzmi: jeśli więc ten, który nie ma obrzezania, zachowuje przykazania zakonu, czyż jego nieobrzezanie nie będzie poczytane za obrzezanie? Przeto ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia zakon, będzie sądził ciebie, który mimo litery zakonu i obrzezania jesteś przestępcą zakonu. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim w środku, wewnętrznie. I to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem z serca, w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Apostoł Paweł wykorzystuje ten fakt, aby mówić o obrzezaniu z serca. Rozumie przez to posłuszeństwo wobec Boga i Jego słowa. To nie stanowisko religijne jest decydujące, ale to, czy ktoś jest posłuszny Bogu i Jego Słowu. Dla nas, wierzących, pytanie brzmi: czy jesteśmy posłuszni Bogu z serca? Czy to z serca chcemy Bogu się podobać? Dalszy punkt, którym tutaj chciałbym się zająć, to jest potępienie fałszywych wniosków, bo on jest tutaj faktycznie obecny, taki proces w liście do Rzymian. W tym ważnym, ale nieprostym fragmencie z listu do Rzymian, 3 rozdział od 1 do 8 wersetu, właśnie będzie omówione przez apostoła. Trzykrotne fałszywe wnioski będą poddane analizie i to będzie przy następnej okazji.